tutaj z tymi grzesznikami, z tymi dłużnikami, no to proszę Państwa, jak pewien człowiek w Ewangelii też modlił się, że on jest najświętszy, że on jest najczystszy, a oni to wszyscy grzesznicy. Tak. I teraz jakoś tak się w Warszawie wyrównało, bo mówią hołota, mówią bydło, no różnych takich słów, już nie będziemy brzydkich słów używać, bo nasz program jest pozytywny, pozytywne słowa, bo można by było jeszcze mówić kurwa. To Barbara Blok w programie, to ona co sekunda przeklina i mówi kurwa. No, także kupa śmiechu, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to jak pełna do Conchita Barbie Baby Dam Film Extra, tu na Pradze Południe, będąc, jedziemy z mniejszej części dworca wschodniego, jakie tam bitwy, jakie tam bijatyki, mędy, proszę Państwa, biją się, kłócą się, co to, że widzieli, ja przecież była i wszystko, i paczki, i jedzenie, żrą, w nic nie wierzą, jak bydło całkowicie. Napadają, okradają się, zabijają, proszę Państwa, tutaj w tym parku Skaryszewskim, jak jest nasza kamera Google, jadąc z Wedla Polskiego tutaj przy rondzie Waszyngtona, pokazuje park Skaryszewski, gdzie też napadają. Tylko Rzeczpospolita mówiła, że człowieka napadli, że człowieka zamordowali z Kawczej. Tak, tak, zaprosił człowiek z parku Skaryszewskiego, a w parku Skaryszewskim przez przypadek był ktoś inny i go okradł, mieszkanie zaczadził, a właściwie to może tylko tapeczkę wziął. Nic ciekawego. Także proszę Państwa, nerwowy naród, tu 509, jak to z żerania jedzie, to wiadomo, że to z Warszawy do Warszawy. Gruba, tłusta baba, baba czarna tym razem, baba czarna, baba tłusta. A podła, bo punktem trzecim jest baba dziad w naszej tematyce świątecznych audycji Babilonek, radia naszego Toka FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra, gdzie są groby powielane faryzeusze, baba dziad i temat wolny. Zapraszamy. Słaby i umiarkowany na Pomorzu i nad morzem, porywisty, południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hektopaskale i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zaczęło się w Wadowicach. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach otwarto wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II. W ten sposób rozpoczęły się przygotowania do obchodów setnej rocznicy urodzin świętego papieża. Dotacja dla poszkodowanych. Będzie pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek klęsk żywiołowych. Szczegóły w naszym dzienniku. Po owocach ich poznacie. Naprawimy Polskę, jeżeli będziemy trzymać z Panem Bogiem. Mecenas Piotr Andrzejewski dokonuje bilansu mijającego roku. Wierzysz Chrystusowi czy horoskopom? Nie zaczynajmy nowego roku od czytania horoskopów. To grzech, ostrzega ksiądz Sławomir Kostrzewa. Duży kalendarz plakatowy ze świętym Maksymilianem Marią Kolbem w stulecie Rycerstwa Niepokalanej. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
kościół zaprasza już na jutrznie, a jest godzina 6:13. Dziś świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 30 grudnia, piątek, 6 dzień oktawy Narodzenia Pańskiego. Święto. Hymn. Ty, który jesteś Synem Boga, antyfony do psalmów i pieśni, czytanie, responsorium, antyfona do pieśni Zachariasza, prośby, modlitwa ze święta, w tomie pierwszym rozpoczynają się na stronie 380, w wydaniu skróconym na 155. Psalmy i pieśni z niedzieli pierwszego tygodnia, strona 595 lub 726 i pieśń Zachariasza Szczęści Stałych, strona 579, a w wydaniu skróconym 704. Witam już serdecznie księdza Michała. Proszę o prowadzenie modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty, który jesteś Synem Boga, przed wiecznym blaskiem Jego chwały, wziąłeś z Maryi ludzkie ciało i zamieszkałeś między nami. Panie, dzierżący w swojej dłoni przestworza niebios, ląd i morze, do nas przyszedłeś, by doświadczyć człowieczych cierpień i radości. Aby uświęcić nasze życie i dać nam przykład posłuszeństwa, stałeś się dzieckiem czystej matki, poddając siebie Józefowi. Wszystkim rodzinom udziel, Chryste, pokoju, zgody i wesela. W Tobie niech znajdą jedność serca i pomoc w ciężkich chwilach próby. Bądź uwielbiony, dobry Jezu, ukryty Boże Zbawicielu. Chwała niech będzie Tobie z Ojcem i Duchem Świętym Twojej pociechy. Amen. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża na nim spoczywała. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana niebiosa. Błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu, błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie. Błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie. Błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna. Błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne, błogosławcie Pana
morza i rzeki. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu. Chwal go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy. Błogosławcie Pana słudzy pańscy. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu. Chwalcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwalmy go i wywyższajmy na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża na nim spoczywała. Ojciec i Matka Jezusa dziwili się temu, co o nim mówiono. Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku. Aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom. Aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy. Aby się spełnił wydany na nich wyrok, to jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojciec i Matka Jezusa dziwili się temu, co o nim mówiono. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan. Żywego, zmiłuj się nad nami. Ty byłeś posłuszny Maryi i Józefowi. Zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Oświeć nas, Panie, przykładem Twojej rodziny i skieruj nasze kroki na drogę pokoju. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam przez mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechu. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
oświeć nas, Panie, przykładem Twojej rodziny. Skieruj nasze kroki. No ale czego nie było w karecie? No czego ważnego? Uwielbiajmy Jezusa, Syna Boga Żydego, żeby to nie było, który zechciał być dzieckiem w ludzkiej rodzinie. I zanośmy do Niego pokorne błagania. Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu. No pewno ten sąd jest taki słowo nudny. Ojca, Jezu poddany Maryi i Józefowi, naucz nas pokory. Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu. Nasz nauczyciel, którego dzieli i słowa matka zachowywała w swym sercu, spraw, abyśmy z wiarą słuchali Twego słowa, zachowując je czystym sercem. Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu. Chryste, twórz do świata, którego ludzie nazywali Synem Cieśli, naucz nas gorliwości w pracy. Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu. Jezu, Ty w nazaretańskiej rodzinie czyniłeś postępy w mądrości i latach, w łasce u Boga i ludzi. Spraw, abyśmy wzrastali w Tobie, no i co z tego który jesteś naszą głową. Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Bez dobra to się wyrzuca na Wisłę, kopie się, zabija się w parku skaryszewskim. Taka jest sytuacja w Polsce, w Warszawie. To ty nie widziałeś? Kto się tam wstawi? To chyba, żebyś to zrobiła w świetle fleszy, kamer. I doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i panuje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na zbliżający się nowy rok proszę przyjąć życzenia wyrażone słowami błogosławieństwa wziętymi z mszału rzymskiego, a samego błogosławieństwa niech nam udzieli papież rodziny, święty Jan Paweł II, przez swoje święte relikwie. Pan z Wami i z Duchem Twoim, pochylcie głowy Wasze przed Bogiem. Bóg źródło wszelkiego błogosławieństwa. A czy to nie ten prezes chciał tu zastraszyć, jak dzwonił ode mnie, nie dostał telefonu, do mnie dzwonił i tu straszy. Amen. Niech Bóg zachowa w Was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przed Wami. Niech Bóg w pokoju kieruje Waszym życiem i Waszą pracą. Dzisiaj i zawsze wysłucha Waszą modlitwę i doprowadzi Was do życia wiecznego. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła niech Was błogosławi. Ale ona narzekała, ta jego kuzynka, że to aż jakieś tam tyle pieniędzy, 30 tysięcy. Błogosławmy Was. Nawet chyba padło to słowo, 30 tysięcy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy, księży Michale, no nie tylko za prowadzenie no tej pięknej prawdy. Bo moim zdaniem ta sprawa za krótko trwała. 40 minut niecałe? No przekazano nam błogosławieństwo Boże i za błogosławieństwo udzielone relikwiami świętego Jana Pawła II. No ksiądz zawsze no to jest taki niepowtarzalny. Dziękujemy bardzo i życzymy również dobrego, pełnego błogosławieństwa Bożego. Co to ona zapłaci? Pytanie, czy ją? Stokrotne był zapłacić. Ale skarb państwa i tak by zapłacił. Czy to chyba frajera szukać? No przecież ona wie, że to nie dla niej to mieszkanie. To może sąd. To może ten sąd właśnie, słuchaj, powinien powiedzieć jej, a właściwie dlaczego pani się tutaj tak wysila i walczy? Dobra,
No ale to nie było. Ale jeżeli to minęło, czy to teraz już nie przeszło jej? To nie wiemy, ona się w jaki sposób znalazła. No trzeba bulić, no trzeba bulić, no przecież wiesz. Mąż poważny widziałeś, stary facet. No mąż się zachował, grzecznie. Zechciał się, pytał, czy są zdjęcia. Nie, a tak, żeby pokazać, że nie się żeby tu wejść, nie ma potrzeby wejść. Mieszkanie jest mieszkaniem. Cztery kąty. Nie ma potrzeby żadnych takich. Nie ma potrzeby żadnych. No, oczywiście. Tak? Ale to orzeczenie gdzie będzie? Do domu. Do domu. No właściwie ja sobie ten taki coś wykrakałam. Dlaczego? Ja ci opowiadałam kiedyś w sądzie. Za napad w Białymstoku. Weszłam, powiedziałam i tak jak mnie przywieźli, ja sobie sama szybko pojechałam, nie czekałam na werdykty żadne. I tutaj było tak samo jakby bez werdyktów, ale coś tam sąd chyba postanowił. Rozmowy? I też nie powiedziała ani tej wiceprezesowej, ani też. A to widziałeś, ta babka powiedziała. I już po sprawie i poszła. Nasze polskie rodziny, prosząc, by ich życie było zgodne z Ewangelią. Módlmy się. Ale teraz jeszcze jedna. Jeżeli ubyłaś u tej Grabowskiej, tam też było ostatek, to dlaczego tam pełna sala była ludzi, a tu wyprosili? Z Radia Maria i prośmy też w naszych stałych intencjach za Kościół Święty, Ojca Świętego i naszych pasterzy. Módlmy się o święte powołania kapłańskie. Ja myślę sobie, że wszędzie zabiją człowieka, czy nie, ludzi pełno. Za pomocników w Polsce i poza granicami kraju i we wszystkich intencjach modlących się z nami. I prośmy także o zdrowie dla księdza kardynała Mariana Jaworskiego, ojca Jana Króla, jego mamy Józefy, dla pani Michaliny. Ale przecież toalety były i na górze, i na drugim piętrze, na pierwszym. Musiałam ci powiedzieć, że to ci kurczasze, bo na dole to były dalej te toalety. Na zakręcie. Ale mnie interesuje tylko dla siostry Stanisławy z Bielunia. Ja idę tam, gdzie można się do czegoś przyczepić. Wiesz, sąd jest sądem, ale dla mnie to jest takie, to miejsce strasznie nudne, jakiś taki nowy budynek i tam jakby nikogo nie było, jakieś tam, owszem, stoją na kawę, za 2 złote te kawy i tam myśli, tam w drugim piętrze, fajnie tam było, to było fajnie, przestrzeń, no czujesz, że jesteś w sądzie, ale pusto w ogóle też. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, 3. dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Także wiesz, siedzi po co jakiś czas sprawa jest, tam były te powyświetlane, to jakiś czas. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale oni tam nie bardzo wiedzą, jakbyśmy byli niepełnosprawni. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. Bo przecież tam było pisane 1000 razy, sąd to powinien mieć na tablecie, to co ma przed sobą. Amen. Ożywą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. No ten pan tu się do mnie zgłosił, to czyli, że on wiedział, że to ja jestem tą osobą jakby główną. Bo... Ale ona mnie nie widziała, ona mnie nie zna. Ona więc właśnie, no, no. A powinna się w ogóle bać, tak. I ona tak chodziła, tak się... Ale że baba się tak nie stawiła, czy ona była piękna, czy malowała te włosy. No, no. Była Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz no, poleciała baba, bo widać, że taka baba szu. Pierwsza tajemnica radosna, ledwo chodziła. Świętszej Maryi Panny. I to ta pani wiceprezes. I jeszcze wiesz, czego mi się nie powiedziało, bo to nie da się, że te druty i wolce wkładali, ale to nie, bo nawet nie był... Tak, jeszcze nie teraz. No. Żeby ta baba szu, nie szalała za bardzo, wiesz, bo ona tam, wiesz. Mamy po nosie, ale w odpowiedniej nie teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. A ja nawet nie przyglądałam się na jej mordę, tylko w jej mordzie, tylko tak ogólnie, że taka baba szu, takie coś, co ledwie się rusza, a jeszcze lata po tym... Aha, to ona w tej siatce miała te papiery. To ona miała w siatce te papiery. Błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Ale ty zobacz, to z tego wynika, że ona się szybko spoupaliła z tą Marzeną, czy jak Witek. No tak, no bo wiesz, tamta myśli, że za nas i ci zapłacą. No. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. No tak, teraz może być co 35. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. O, tutaj to można sobie włożyć, cały swój majątek. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Słuchaj, jest taki jedyny dom na tym, no, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przy stanku, no. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Tak, jeden z lat 50. No jaki dom, dla kogo? Dla niepełnosprawnych. Dom jedyny, no, no. Taki widać, że on jest jeden. I on i tak za jakiś czas pójdzie do nas w górę. No. Rozumiesz? I to jest w tej chwili jako mieszkanie socjalne. I w tej chwili jest tylko jedna osoba i idzie ta i wola. W godzinę śmierci naszej. No, amen. Dostać tam mieszkanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś to mieszkanie czegoś innego, najczęściej kuchni nie ma. No, no. To wziąć to mieszkanie, bo jest blisko. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. No to już też. Godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę także śmierci jeszcze tych naszej. Dwóch rzeczy, że jako osoby niepełnosprawne, ale oni wiedzą, bo ja tam o tym zasiłku mówię, o tym, bo to widzisz, ja nawet mam wszystko przy sobie, a ta babka z lewej strony, co się działa, to ona mówi, a czy państwo płacicie za mieszkanie? Ja mówię, oczywiście. Zdrowaś Mario, łaski pełna tam. Także widzisz, ona mało tam, nie wpadła do klozetu ta prawniczka. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz tak, w godzinę śmierci naszej. Językiem. Amen. Zdrowaś Mario, łaski tu i Synowi, i Duchowi Świętemu, językiem i do przodu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. No bez nerwów, ja to powiedziałam bez błędy, nie? Normalnie wiesz, tyle, że sobie źle zrobiłam, że spięłam sobie tą koszulkę pod szyją ściśle, ale mówiłam normalnie, bo jak śpiewam czy coś, to muszę mieć rozpięte. Ale nie było potrzeby aż tak. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie tak. Maria z Józefem pod sercem, z Jezusem, Maria z Jezusem pod sercem idzie z pośpiechem przez góry, by pomóc bardziej potrzebującym. Czyli, że to może być kolejne kłamstwo tej pani wiceprezes w spółdzielni. Mario, pomóż nam, byśmy niosąc pomoc innym zanieśli im. My nie chcemy gazu, bo tutaj wiesz, za dużo byłoby tego dobrego. Wystarczy to, co jest. No, jak na pół gwizdka, to logiczne, że na pół gwizdka. A to, że gaz wyłączy, to mi się do tego przyłączy. Ale widzisz, gaz może się przyłączyć. Ale że ta kuchnia tylko jeden palnik ma czynny, to ja nie mam zamiaru się tam grzebać. No, i tak dalej. A gdyby pani wiceprezes się znała na gazie, to może by udrożniła te trzy jeszcze pozostałe. To byłyby cztery. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z Ty między niewiastami i błogosławien owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna ale to po prostu to trzeba było, można jej tam było zrobić parę zdjęć. No ja wiem, że nie teraz, jak ona z tą torbą szła. Jak ona z tą torbą szła, Mariatka. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan. Ja myślę, co to za babcia tak klozetowa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z Ty między niewiastami i błogosławien owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona z Ty między niewiastami. Ona podobna, że jej się właśnie mówi, że nie przyglądałam. Podobna do takiej babki, jest też Żydówką w galerii Mostra. Mostra. I tam taki piękny wernisaż na górze jacyś Chińczycy. Ja tak wchodzę, oni patrzą, czy ja do tej galerii, bo to wiesz, jest willa mała. I ja wchodzę, ta babka mnie wita, ta siwa taka. I taka ona brzydka jest, nie wiem, przyglądałam się jej. Inny galeria, ale bardzo miła w sumie z tym, że ona wypraszała ludzi z galerii. Że, bo ona tak coś tak było słuchać, że ona mówi, widzę, że w ogóle nie znają tego malarza, że obcy. No i ta Rumunka przyszła, co przypnęła, pies się wystraszył, co przyszła połowa listopadnych, ona wypraszała. No to ja uważam, że nie sobie zjedzą kanapeczkę, wypiją wino, czy popatrzą, niech sobie idą. Ale wypraszać to tak za szybko, no, nieelegancko. No ale widzisz, te Żydówki mają w sobie coś takiego, że może to nachalne są, tak, ale ja nie znam tej nachalności, bo ja, jak powiedziałam, od dziecka nie mam doświadczeń, bo tam w Anglii, Ameryce Białystok nie było żadnych Żydów, czy Żydówek. Natomiast tutaj, jak na Saskiej 109 mieszka Wisław Gomułka, czy mieszkał, to coś jego chyba raniło z tego, że one są nachalne. Nie podobało mu się to, że one są nachalne.
I go to kopnęło, Wisława Gomułkę, i te werdykty tak się wydał. Sąd być świętszym od samego papieża. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki. O mój Jezu, odpuść nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten spadek, to żaden to zysk. No żaden zysk, najbardziej potrzebuje Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za połączenia i za modlitwę. Modlina się Bernadetta z Białorusi. Bóg zapłać, Pani Bernadetta, szczęść Boże, Pani. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa. Bóg rodzi się jako dziecko, w stajni, między bydlętami, w zimnym. Ale te narodziny przynoszą radość. Prośmy Pana Boga, aby każda rodzina miała jak najwięcej dzieci, które są radością rodziców i narodu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. No, a to o to chodzi, żeby to mieszkanie przydzielić. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zauważ Maria, łaski. Płacić? Ile ona ma opłat? O Jezu, to ile? 400. No więcej, bo tutaj u Janka 360 ile zapytałam się na mieszkanie, ale pewnie teraz na pewno więcej. Koło 400, pod 400. To jak ona ma? To 600. No i weź ty, bądź tym jeleniem i płać te 600. O matko. A dzieci, a kuchni. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Nie, ona może nic nie znała, ja tam wiem. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wiesz, zdjęcia to można i wiesz, jakieś wybrać tutaj. Ale wiesz, bardzo miły człowiek, bardzo miły. Zobaczymy potem. Po 100 zł za jedno, no po co? Po 100 zł za jedno. Jak on się do mnie zgłosi, to po 100 zł za jedno. No, nic nie będzie wykorzystane, nic sobie wykorzystuje, nikt się utożsamia z Herkulesem jakimś. Upiorem by się utożsamiał. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc. Nic nie wujek, bo to tylko ta jedna, ta Marzena cała i więcej nic. No. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nie, no nie była, zabrała tego faceta, bo przyszedł żebrać, stanął tu. Poproszę. Chciał najpierw 5 zł ode mnie, a potem jeszcze jakieś zdjęcie. Święta Maryjo, Matko Boża, ja mówię, może ten módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ja mówię do sądu, że Janek Witek chodził po śmietnikach i wyjadał resztki i po prostu przychodził do stołu, że miałyśmy taki raj wspólnego czasu luźnego, że spotykałyśmy się w Caritasie, to znaczy w takich stołówkach, przy czym Janek powiedział, że on nie dlatego przychodzi, że może nie ma co jeść, chociaż naprawdę nie miał nieraz, bo chodził po śmietnikach, ale że był samotny, był opuszczony, nie miał z kim rozmawiać, a czy on jakąś tam rodzinę ma, ja mówię, on miał jakąś bardzo daleką kuzynkę, z którą się czy pokłócił, powiedział, że z nią nie chciał mieć nigdy wspólnego i nie miał nigdy z nią nic wspólnego, czyli że nie. Nie powiedziałam, że w sensie wiesz. A tu okazało się, że popatrzę, że tu jakaś jest. No to skoro jest, no to nie ma co tu kręcić, tylko trzeba powiedzieć jeszcze dosadniej, żeby szpilę wybić. Że skoro jest, to on z nią nie chciał mieć nic wspólnego, bo, ale on to mówił, że coś mu nie pomogła, kiedyś. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. No Janek Witek w takim samym wieku jak ta baba, no 2 lata starsza, siwa też, jaki ten Jan Witek, no co tam, no to siwy to może być 45 lat. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznik, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z niebieskimi niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona z niebieskimi i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jest między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w A co ty uważasz, że ta wiceprezes, czy jest jakąś oszustką, bo jakaś taka... No. Realną możliwość, no czy realną, no to trudno powiedzieć, bo to zależy od ich możliwości finansowych, tudzież chęci. Ale widzi osobę, która być może te długi spłaci, no to ona wiadomo, że zaczyna tą osobę wablować, no bo my dla niej, znaczy ty, no bo przecież ty jesteś, nie jesteś partnerem, no bo ty nie masz pieniędzy, rozumiesz? A tu jak ona czuje kasę, no to do kogo się będzie wdzięczyć, no wiadomo. No pomyśl, z jej punktu widzenia. Oni chcą po prostu swoje odebrać. No to wiesz. Jak stwierdziła, że ty jej tych pieniędzy nie dasz, no to ona się zwróciła tam. A potem miałam wiedzieć, że są taki numer w rządzie. Ja byłam święcie przekonana. Ale jaki numer? No, że po prostu, że jak Maciek miał długi, no to sobie bank zatrzymał te pieniądze. No wiesz, pieniądze można mieć 15 zł, a za wiesz. Dlatego mówiłam w takim przekonaniu. Protestowała pani Łabonarska, był różaniec, żeby minister Strojewski i pani Milanowska otrzeźwieli. Jeżeli, bandycki, jeżeli ta prezes spółdzielni Sław wie, że suma summarum, jeśli co, to i tak skarb państwa zapłaci, to co ona się tam denerwuje? Spoczeniec nagi przy krzyżu, czy ta kręgolata teatralna, która jest właściwie prawie w każdym polskim teatrze.
Proszę Państwa, widzimy, że sporo się zaczyna zmieniać. Cały świat jest taki w stresie, jest nerwowy. Na przykład ta firma Orange, firma, też proszę o bardzo terminową wpłatę. Czyli, że jakby ten dzień różnicy, to już wpędzał ich w stres. A jak ktoś chce zapłacić 10 dni później, to jaki stres spada ten, który płaci? No, a oni sobie może to olewają i tylko piszą takie różne bzdety w postaci SMS-ów, które przychodzą automatycznie. Proszę o terminową wpłatę. Ja już tak widzę, że chyba najmniej co do tego ma z tym wspólnego firma Play, bo ona jakoś tak nie popędza, firma Play. Natomiast Orange, to Janek Witek mówi, że żydowscy jesteście i tutaj nogą tupał, ja muszę znaleźć ten film, bo ja sama miałabym problemy, jak mam 42 tysiące filmów ze znalezieniem tego filmu, jak on tutaj, ja nagrywałam wtedy patelnię pełną petów, ja mówię, proszę Państwa, to jest jedzenie Maciejka, to jest jedzenie, cała patelnia petów, to jest samo życie, to jest bardzo ważne, bardzo istotne dla niego i on zaraz Państwu przedstawi punkt programu, no i zadzwoniła tam z firmy Orange. No i ten Janek zaczął tu wrzeszczeć, czy ten Boże z łazienki wybiegł, ja mówię, Janku, dzwoni, a tamten facet nie w ogóle nie chciał wyłączyć i chciał rozmawiać, firma Orange mówi, my nie jesteśmy żydowską firmą, jak to wy sami może nie wiecie, kim jesteście, mówi, ja dzwoni do honorówki nowej i z powrotem do mnie przychodzi sygnał, muszę 10 razy więcej płacić, oszustami jesteście, złodziejami jesteście, zaczął tupać tutaj za to, ja włączyłam po prostu film i patrzę, że no super film ten Janek zaczął tupać i ryk na całej sali. Ryk. Nie, to jest właśnie kabaretowe. My mamy być tymi sługami Chrystusa, ale aktywnymi, mądrymi, także w wymiarze obywatelskim. Oczywiście nie, on tak powiedział, że po prostu, bo ten sędzia się pyta, czy on zostawił testament. A ja nie powiedziałam, że nie, tylko powiedziałam tak. On napisał w moim notesie osobistym, takie życzenie ostatnie napisał, ale ponieważ dobrze wiedział, że ja jestem świadkiem Jehowy, to ja tego życzenia nie spełnię, bo tam było szybko, módl się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, bo umieram, wywożą mnie i tak dalej, drzwi zostają otwarte. Nie, to wiesz, to było zastępcze.